Witam was, w 45. odcinku mojego Let's Playa gry Katoa Shoujo. Robimy wątek Emi i ostatnim razem rozpocząłem akt drugi, czyli oficjalnie zacząłem romansować z szanowną panią Emi. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Poszedłem, znaczy w tym momencie chyba idę właśnie z nią pobiegać po dniu festiwalu. Także zobaczymy, co mnie czeka ciekawego. No i cóż... Pipczenie mojego alarmu rozdziera wczesno poranną ciszę i zastanawiam się, gdzie znaleźć motywację do wstania. Zajęcia nadal są dość odległe, ale zgodziłem się biegać z Emi o poranku. Naprawdę nie jestem aż tak zainteresowany bieganiem jako hobby, czy jako możliwym ćwiczeniem na przedłużenie życia. Jednakże czuję się zobligowany, aby spełnić swoją obietnicę wobec Emi z wczoraj, więc dlatego wkładam short do biegania i lekką podkoszulkę. Chłodne poranne powietrze pieści moją twarz, kiedy poranne słońce powoduje, że rosa na trawie lśni, prawie oślepiając mnie z początku. Kiedy schodzę w dół do bieżni, brzydka myśl uderza we mnie. Co jeśli jest to jakiś rodzaj żartu ze strony Emi? Czy naprawdę by mnie to zaskoczyło? W zasadzie to i ja sam zrobiłbym to coś takiego nowemu. Przynajmniej jestem pewien, że Emi i Rin założyłyby się, czy rzeczywiście bym się pojawił. Jako minimum. Czuję zmysł trepidation. To nie tyle niechęć, ile taki rodzaj oczekiwania niepewnego. Coś w tym stylu. Oczekuję z niepewnością, kiedy bieżnia pojawia się przed moim wzrokiem. Spóźniłeś się? Wygląda na to, że Emi już tu jest. Co za ulga. Nie według mojego zegarka. Oboje jesteśmy wcześniej, w zasadzie. Cholera, przyłapałaś mnie! Emi stoi na bleachers? Bleachers. Raczej nie skojarzę, co to może być, przykro mi. Zgaduję, że ławki dla biegaczy, takie prawda. Ale nie wiem, naprawdę nie wiem. Emi stoi na ławkach. Ubrana w swój zestaw do biegania, czekając trochę cierpliwie na mnie. Cieszę się, że w zasadzie tu jesteś. Bałem się, że był to jakiegoś rodzaju żart, czy coś w tym stylu. Nigdy nie zmusiłabym kogoś do wstania wcześniej bez powodu. Poza tym, Rin wisi mi 500 jen w tym momencie. Nie sądziłem, że w zasadzie pojawiłbyś się? Wiedziałem. Miło wiedzieć, że Emi przynajmniej była po mojej stronie. Emi zeskakuje z ławek i zaczyna się rozciągać. Jest wyjątkowo lithy. To jest szczupłe, tylko tak bardziej... Wiecie, jak sportowcy są szczupli, nie? To znaczy... Jakby to powiedzieć, to nie tak, że są wyraźne mięśnie, tylko kiedy rzeczywiście pracują, kiedy są w ruchu, to widać, że one tam są, nie? Po prostu. Jest niezwykle szczupła, prawie jak tancerka. Ja również zaczynam się rozciągać, ale zdaję sobie sprawę, że w zasadzie nie pamiętam, jak poprawnie się rozciągać. Minęły wieki, od kiedy rozciągałem się z jakiegokolwiek powodu, jeśli nie zliczyć mojego jednego przypadku biegania w zeszłym tygodniu. A nawet wtedy nie sądzę, że w zasadzie rozciągałem się przed bieganiem. Duch mojego długiego pobytu szpitalnego ponownie urasta.
Nie mogę powiedzieć, że byłem w zasadzie zbyt aktywny przed pobytem w szpitalu jednakże, więc może po prostu jestem morose. Zastały, nierozruszany. No dobra, niech będzie. Emi śmieje się obserwując, jak się rozciągam. Nie, 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 Hisao! Musisz trzymać to dłużej! Musisz trzymać dłużej niż tak! Staram się. Boli odrobinę. Ha! To podniewam, to dlatego, że nie jesteś w formie! Musisz wyrobić w sobie trochę elastyczności, w taki sposób. Aby zademonstrować, Emi sięga w dół i kładzie swoją głowę i przeciąga swoją głowę pomiędzy swoimi nogami. Bądź błogosławiona, Emi. Rozumiem, czyli do tego powinienem dążyć? Oczywiście! Elastyczność jest ważna dla każdego biegacza. Będziesz w stanie biec szybciej, im bardziej będziesz rozciągnięty. Nie ma dla mnie za bardzo sensu, ale Emi wydaje się wierzyć, że jest to prawda. Z pomocą Emi udaje mi się rozciągnąć poprawnie. Nie mogę nie zauważyć, że kiedy myśli o tym, jak tłumaczyć mi rzeczy, jej usta zacieśniają się w koncentracji. To urocze. Nieźle, Hisao. Chodź, powinniśmy zacząć biegać. Zaczniemy tylko od mili, dobra? To cztery okrążenia wokół toru, rozumiesz? No, brzmi w porządku. Nie powinno być to zbyt trudne, prawda? Odległe wspomnienie biegania przez całą milę na zajęciach z WF-u pojawia się w moich myślach. Tak, nie było to tak złe. Emi wyrabia dość dobre tempo i zostaje za nią z tyłu. Staraj się nadążyć, dobra, Hisao? Rozumiem. Obracamy pierwszy zakręt bez żadnej przypadłości, choć już czuję, jak tempo mojego serca przyspiesza odrobinę. Do drugiego zakrętu już zaczynam oddychać przez usta. Emi nawet nie zaczyna się pocić. Jak gdyby podkreślając jej lepszy stan, obraca się i zaczyna biec tyłem. Radzisz sobie dobrze, Hisao? Całkiem nieźle. O, naprawdę? Może powinnam więc jeszcze trochę przyspieszyć? Nie. Nie chciałbyś, żebyś przeciążyła się. Moje ciężki oddech i sapanie powoduje, że wypowiedź ta jest mniej przekonująca niż miałem nadzieję. Emi po prostu uśmiecha się i obraca się znowu. Jesteś szefem, Hisao? Zostaniemy w tym tempie. Mam wrażenie, że żartuje się ze mnie. Gdybym nie był w tak paskudnej formie, prawdopodobnie czułbym się urażony. Do trzeciego okrążenia mój oddech jest w nierównym. Nie wymyślę słowa, przykro mi. Jestem również kompletnie wymoczony w swoim pocie. Obrzydliwe. Obracamy zakręt, aby zacząć czwarte okrążenie, i Emi spogląda na mnie z uśmiechem. No to lecimy! Zaczyna biec w oślepiającym tempie, kiedy ja trzymam się uparcie swojego powolnego tempa. W momencie, kiedy docieram do pierwszego zakrętu, już kończy drugi zakręt. Kiedy z trudem przechodzę przez drugą długą, Emi nadal biega, Emi kontynuuje bieg i dogania mnie. No chodź, Hisao, dasz radę!
Odpowiedziałbym jej, ale jestem zbyt skupiony na wdychaniu powietrza w moje płuca i ignorowaniu palenia w moich mięśniach nóg. Część ze mnie chce powiedzieć coś jak: może ty możesz, ale ja zaraz tu zdechnę. Ale z drugiej strony wątpię, że rzeczywiście jestem w stanie formować słowa w chwili obecnej. Emi utrzymuje tempo ze mną, kiedy obracam drugi zakręt i kończę metę. Jej bieg wydawał się wyrobić w niej pot. No, rzeczywiście spowodował, że jej podkoszulka stała się odrobiną przezroczysta. Wydaje się nosić czarny sportowy biustonosz. Czuję delikatne uderzenie poczucia winy, że jestem tego rodzaju człowiekiem, który spoglądałby na piersi dziewczyny, ale moje nogi i klatka piersiowa palą tak źle, że nie mogę zmusić się do przejmowania się aż tak mocno. Nieźle jak na pierwszy wysiłek, Hisao? Miło z twojej strony, że tak mówisz. Emi wydaje się być, jeśli nie bez oddechu, to przynajmniej oddychać odrobinę ciężej niż wcześniej, przed rozpoczęciem biegania. Musiał być to sprint, który wcześniej zrobiła. Hej, muszę wyciągnąć jeszcze trochę sprintów. Powinieneś się chodzić wokół toru, aby schłodzić się. Wtedy możemy się jeszcze rozciągnąć i skończymy, dobra? Brzmi świetnie. Moje nogi płoną, a mój oddech jest nadal ciężki, ale ku mojemu zaskoczeniu moje serce wydaje się znosić ciężar dość dobrze. Kolejny triumf medycyny, jak sądzę. Powinieneś umieścić ręce na swojej głowie, wtedy będzie łatwiej ci złapać oddech. Ku memu zaskoczeniu ma rację. Zaczynam chodzić wokół toru, szczęśliwy, czując oddech powracający do mnie. Jest przebłysk, kiedy Emi przebiega koło mnie. Obserwowanie, jak biega, jest absolutnie fascynujące. To nie tylko dlatego, że biega na protezach, choć jest to rzeczywiście interesujące. Ale prawdziwie interesującą rzeczą jest sposób, w jaki jej twarz się zmienia. Aj, sorry. Pozwolę sobie cyknąć tutaj, żebym miał na thumbnaila, nie? Naprawdę interesujący sposób jest rzeczy, w jaki jej twarz się zmienia. Mogę tylko uchwycić fragmenty tego, kiedy przebiega obok mnie, ale jej oczy wydają się stawać żywe, z pewnego rodzaju gwałtowną radością. To tak, jak gdyby nie było nic innego na świecie poza nią i torem. W momencie, kiedy docieram do ostatniego fragmentu, Emi wydaje się skończyć swój bieg. Oddycha teraz ciężko, ale nosi zadowoloną minę na swojej twarzy. Macha do mnie radośnie, kiedy zbliżam się do niej. Czujesz się lepiej, prawda? No, w zasadzie to tak. Czy chciałbyś jeszcze zrobić jeszcze jedno okrążenie ze mną? Muszę się schłodzić też, wiesz? Część mnie wolałaby raczej usiąść i nie ruszać się, ale coś podpowiada mi, że byłby to zły pomysł. Poza tym, jeśli usiądę, nie będzie już dla mnie wstawania znowu. Pewnie, dlaczego nie? Emi umieszcza ręce za głową również, co powoduje, że wygląda na bardzo rozluźnioną. Umieszczenie jej ramion również wyciąga jej podkoszulkę w górę odrobinę, więc mogę zobaczyć mały pasek jej brzucha. Staram się postępować jak najbardziej dżentelmeńsko, jak tylko mogę, aby nie spojrzeć, ale kontrast jej skóry przeciwko jej czerwonych shortów do biegania jest dość chwytający uwagę. Więc jak się czujesz, Hisao? No, zaskakująco dobrze, szczerze mówiąc. Jestem zbolały i zmęczony, ale zaskakująco dobrze się czuję. Jak tylko to mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to prawda.
Pewnie część ze mnie chce się położyć i umrzeć, ale czuję się, jakbym dokonał dzisiaj czegoś. Prawie jak gdyby blask przechodzący przez moje ciało, który trwał pomimo bólu. Tak, to haj biegacza. Haj biegacza? Tak, jest to związane w jakiś sposób z adrenaliną? Emi zastanawia się przez chwilę, kiedy idziemy, starając się przypomnieć sobie. Wtedy wzrusza ramionami i uśmiecha się do mnie. Nie pamiętam tak naprawdę, ale jest to dobre uczucie, prawda? Lepsze niż seks, prawda? Otwieram usta, aby odpowiedzieć krótko przed przetworzeniem tego, co w zasadzie powiedziała przed chwilą. Emi obserwuje moją twarz przez kilka chwil, zanim zaczyna śmiać się, zanim wybucha śmiechem. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, jesteś po prostu zbyt łatwy. Dlaczego zgodziłem się z tobą biegać znowu? Emi śmieje się jeszcze mocniej, bierze moje ramię i przechyla je, pozwalając jej lepiej zobaczyć mój zegarek. Jej twarz zmienia się przez chwilę, kiedy widzi czas. O nie! Powinniśmy się pospieszyć, Hiso! Zajęcia zaczynają się za godzinę, muszę wziąć prysznic! Ja również powinienem to zrobić. Powinnam również zobaczyć piękniarza. Może przypiszę mi notkę za spóźnienie. Dlaczego musisz zobaczyć się z pięgniarzem? Emi wskazuje na swoje protezy, jak gdyby starając się wyjaśnić coś w ten sposób. Ważne jest sprawdzić, czy nie spowodowały podrażnienia. Wiesz, z całego tego portu i tarcia, czy cokolwiek. Normalnie poszłabym po ćwiczeniach, ale ponieważ... Ale jeśli zamierzamy robić te poranne biegi, to jak sądzę, muszę zobaczyć go dwa razy dziennie. Moment, więc Emi również zaczęła robić te biegi, kiedy ja się dopiero pojawiłem? Jeśli jest bardziej wygodnie dla ciebie biegać ze mną w późniejszym czasie... Nie bądź głupi, chciałem zacząć bieganie z rana już od dłuższego czasu. Ale gdybym nie miała partnera do biegania, byłoby mniej prawdopodobne, że utrzymywałabym swój zestaw ćwiczeń. Zawsze jest ciężej pozbyć się poświęcenia, jeśli zawiedzisz kogoś w tym samym czasie, wiesz? Więc będziesz moim partnerem do biegania z rana. Oboje potrzebujemy ćwiczeń, więc dobrze to pasuje, nie sądzisz? Tak, perfekcyjnie. Tak, idealnie. Czy to jednak musiałem być ja? No, jak sądzę, nie mogę narzekać zbyt mocno. Emi jest dość fajną dziewczyną do trzymania się z nią. I ma rację. Potrzebuję ćwiczeń. W końcu jest to wręcz nakaz lekarski. Emi szybko macha, aby pożegnać się ze mną. Dobra, to lecę! Dobra, to lecę. Chodź zjeść z nami obiad, dobra? Co? Obiad! Wiesz, posiłek w środku dnia. Chodź zjedz go z nami. Gdzie? Na dachu. Rin lubi tam jeść. Kiedy? W trakcie obiadu, w jakiej innej porze? Głupie pytanie. No tak, ale w zasadzie to czułem, że potrzebuję zapytać wszystkie trzy do kompletu. Emi śmieje się i uśmiecha się. Nie sądzę, że kiedykolwiek widziałem, aby dziewczyna uśmiechała się aż tyle wcześniej. Ha, nieźle, Hiso! Do zobaczenia! Zaczyna biec w kierunku budynku szkolnego. Jak sądzę, pójdzie zobaczyć pięgniarza najpierw. Śpieszę się z powrotem do swojego pokoju i wskakuję do prysznica, tylko żeby zdać sobie sprawę, że w wodzie zajmuje chwilę rozgrzanie się. Szok zimnej wody prawie zabija mnie.
Udaje mi się uzyskać ciepłą wodę po chwili i spędzam trochę dobrego czasu, wyczuwając swoje mięśnie, kiedy się rozluźniają. Moje serce, o dziwo, wydaje się najmniej dotknięte biegiem. Jak sądzę, to dobra rzecz, nawet jeśli powoduje, że czuję się odrobinę pizdowato. Znaczy, przynajmniej mam wymówkę nie jestem w formie, gdyby moje serce zaczęło mnie dręczyć. No, jak sądzę, będę musiał utrzymać to bieganie. Inaczej jestem pewien, że Emi nie da mi spokoju. Dopiero kiedy wyjdę i osuszę się, zdaję sobie sprawę, że zostało tylko 10 minut, więc ubieram się szybko i idę na zajęcia. Cholera.